Źródłem naszego bogactwa jest ta winnica. Teraz mój syn studiuje na uniwersytecie, lecz wiele trosk przysparza nam zaraza, która dotknęła nasze uprawy. Czy to zły znak? Czy ślub należy przełożyć? Nie przekładajcie ślubu. Ślub jest zarąbistym pomysłem, nie? Tutaj ludzie tam giną, uprawy znikają, tam nie wiadomo co się dzieje, ale spoko, nie? Ślub w takim klimacie jest jak najbardziej w porządku. Dobra, i my mamy dorwać ten cały tabór, tak? Przynajmniej tak jest zamysł. Koren, kim jesteście? Czego ode mnie chcecie? Serio muszę mieć łańcuchy? I zjebali mi wszystko. Dobra, ogarniemy jak będziemy mieli łańcuchy. Pokonałem Corin, czyli tą dziewczynę, która tutaj podróżowała. Złapałem ją i musiałem ją zakuć łańcuchami. Udało mi się. Za pierwszym razem ją zabiłem, ale za drugim razem udało mi się ją złapać. No i kwestia jest teraz taka, że... Że mam questa... Myślałem, że jest możliwość oddania jej tutaj, bo quest jakby wyświetla się tu, nie? Jak wejdziemy na mapę. O, zniknął już tutaj. Dobra, łowy na Watahę jest tu, a tutaj jest ta Femme Fatale. Tam jest questik Femme Fatale. Czekamy, aż strażnicy sobie pójdą, bo oczywiście jesteśmy poszukiwani. Poszukują was z następujących powodów. Porwaliście Corin 120 hajsu. Im wyższy poziom poszukiwań, tym częściej będziecie napotykać patrole straży. 117. No, kpicie sobie. Magicznie nas zobaczyli do tyłu, nie? Bardzo dobrze, biegnijcie w tamtą stronę, cymbały. A my teraz pójdziemy tędy. Oczywiście patrole straży będą się respić co 5 metrów, nie? Teraz, jak ich wcześniej nie było, ta gra ma porąbany ten system, nie? Jak łamiemy prawo, to tutaj wszyscy wszędzie zawsze po prostu próbują nas złapać, dorwać, nie wiadomo gdzie. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć z Corin na miejsce. To... już coś mrygło. Już coś tam się pojawia. Skitrajmy się do lasu. W lesie zawsze bezpieczniej. No i zobaczymy, o co chodzi z tym questem. Nie było innego rozwiązania, bo szukałem. Chyba, że za słabo szukałem, ale nie znalazłem innego rozwiązania, jak właśnie porwanie tej Corin. Bo próbowałem rozmawiać tam ze wszystkimi w jej domu, w różnych miejscach i tak dalej. No nie szło tego. Każdy zabity wróg zwiększa morale o dodatkowo jeden punkt. Cena sprzedaży broni, wykupowanie broni leworęcznych, ścisłe... To chyba było spoko. Zwiększenie morale. I nie szło tego załatwić w inny sposób, albo przynajmniej ja tego nie widziałem, żeby się to dało w inny sposób załatwić, więc jeśli coś, to możecie mi napisać, jak się niby to dało, o ile się dało inaczej załatwić, a jak nie, no to po prostu zrobiliśmy tak, jak byłem w stanie. Zwierzęcy instynkt, tam jest coś o zwierzętach, język tropicieli, koszt przedmiotów, z gili tropicieli 10% niższy, pochodnie palą się dłużej, nie wiem. Nie wiem, a ze względu, że nie wiem, to nie będę w tym momencie po prostu na to wydawał punkcików, najprościej. Alazarskie domostwo, tu mam ją dostarczyć, nie? Tu mam ją dostarczyć, dobra. I... Proszę, proszę, co my tu mamy? Wydaj. Corin, potwierdź. Okazuje się, że wynajęcie was było słuszną decyzją. Ta kobieta była źródłem moich niekończących się problemów, ale dzięki wam teraz jest moim mieńcem. Przyjmijcie tę nagrodę i wdzięczność czcigodnego rodu Adr Alazar. Losy Wertruza. Pomogliście Brunhildzie Adr Alazar schwytać kobietę o imieniu Corin. Przekonaliście winiarzy, by oszczędzili życie zarażonych. Coś mi się wydaje. Otrzymaliście list opatrzony pieczęcią Areny Legend. Możecie zmierzyć się z tamtejszymi czempionami. Gdzieś Arena Legend, czempioni? Kurde, trafiłem na tą arenę. Tutaj jest właśnie, o. Tu jest, ale to wiecie co? Nie. Ja sobie poczekam, wbiję sobie wyższy poziom, ogarniemy sobie to lepiej i wtedy tam pójdziemy. Tymczasem w tym momencie potrzebuję dostać się... dostać się tam na dół do jak to się zwie? No, do tych łowców tam takich.
narzeczona faktora zaginęła. Dotarliśmy do obozu tropicieli. Każdy może być ofiarą. Zapytaj o dziwną bulwę. To chwasty rosnące wyłącznie w Alazarze. Nikt go nigdzie nie sprzedaje. Jest zresztą niejadalny. Nie chcą go tykać nawet świnie. Ale to mimo wszystko zdumiewająca roślina. Potrafi przetrwać i pięknie się rozwijać nawet na suchych glebach. Jej korzenie daleko się rozrastają i wchłaniają z ziemi najmniejsze kropelki wilgoci. Znaczy to oczywiście, że inne okoliczne rośliny szybko usychają. Mamy nadzieję, że to wam pomoże. Czyli ktoś, kto ściągnął tą roślinę, zrobił to specjalnie, tylko i wyłącznie po to, żeby zaszkodzić tutejszym uprawom. No, dziwny przypadek, że okoliczna pani, w cudzysłowie naukowiec, chce hajs od tam i wydać za mąż córkę i w ogóle. Dziwny, bardzo, bardzo dziwny przypadek. Co tu się dzieje? Mistrz tropicieli Istos, stać, kto idzie, czego tu szukacie? Przepuść nas, tropicielu, przychodzimy po najemników. Paru kupców widziało, jak wchodzili do obozu. Czego od nich chcecie? Nie twoja sprawa, łowco potworów, z drogi, albo... Hej, patrzcie, kto postanowił, witajcie, najemnicy. Zjeżdżaj, tropicielu, to sprawa między nami a tymi najemnikami. Jakby to delikatnie powiedzieć, panie Lodewer... Whatever... Mistrz tropicieli. Ho, tropiciele stanęli po naszej stronie. No ja na waszym miejscu bym zawrócił. Tropiciele stanęli po naszej stronie. No jeszcze takiej sytuacji nie miałem. Ciekawi mnie, w sumie ciekawe, jakby tak tropiciele napinkalali. Ale nie będziemy mieli okazji za bardzo tego zobaczyć, bo myślę, że to będzie szybka akcja. Co, rzucimy sobie Meridę tu z tyłu. Bo Makhar zrobi tu rzeź, Sekiro zrobi tu rzeź, Hephaistos, Kyrtos też sobie tu wpadnie. Dobra. Makhar, chodź porozmawiać. A nie, wait, ci są pierwsi. Lodewer jest pierwszy. No dobra, to zamienimy stronami. To Makhar pójdzie tam, a Merida pójdzie tu i rzeźnika jeszcze bym chciał tutaj. Rzeźnika bym jeszcze chciał tutaj. I Kyrtos pójdzie tu od tyłu, Sekiro tu. A gdzie jest Menel? Menel jest tu. No i bardzo dobrze. Menel, Makhar, Hephaistos. Kurde, potrzebuję kogoś jeszcze tutaj. Może to da radę? Może tak damy radę? Robin Hooda damy tu. I zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, Makhar, chodź. Powinno mu się udać tych trzech tutaj ściągnąć na raz. Bez sensu totalnie zrobiłem. Totalny bezsens właśnie zrobiłem. Z przyzwyczajenia, że wiecie, że za każdym razem biorę i podchodzę i ich przyciągam, a oni stali w takiej odległości, że nie musiałem ich przyciągać. Totalny bezsens właśnie odwaliłem. Dobra, nieważne. Zabici. Zakończ turę. Teraz będzie tura tropiciela. Pięknie. Później będzie tura mistrzyni tropicieli. Pięknie. I dopiero później będzie ten zelota. I ten zelota. Okej. Okay. I teraz myślę, że jak fajnie by było, jakby mi się udało tak co najmniej dwóch pierdyknąć tym młotem. Ale nie wiem, czy mi się uda. Nawet trzech! O panie! Raz. I drugi. I trzeci. No i bardzo ładnie, i bardzo ładnie. I to rozumiem. I zakończymy sobie turę. Po co marnować? Merida, chodź tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tą dwójeczkę. Pięknie. I teraz Meridka, chodź tu. I teraz tą dwójeczkę. Bardzo ładnie. Nie, no oni nas zaatakowali bezczelnie jeszcze. Stanęli w naszej obronie, stanęli tutaj łowcy okoliczni, a my będziemy uciekać? A my będziemy uciekać? Czy ktoś sobie ze mnie żarty chce stroić? To tak nie działa. Panowie, zaczęliście, to teraz musicie skończyć, nie? Z buta wjeżdżam.
mnie kusi w sumie dojechaliśmy Gomenelem. Po co marnować inną jednostkę? I dobra, teraz powinienem go sobie tutaj szturchnąć. Ło, no to go szturchnął Wysol. Drastycznie, drastycznie. Zastanawiam się, czemu ci ludzie z takim zapałem cię szukali. Zabijać dla zwykłej bulwy? No coś mi się wydaje, że ja wiem, dlaczego im tak na mnie zależy. I zaraz sobie ładnie pójdziemy, nie dość, że po pierwsze do winnicy lupów, poinformować panią. To coś mnie tak kusi, żeby się odwiedzić tamtą panią Ardy, coś tam i wybić jej po prostu wszystkich w chacie, bo... No, niedobra pani, niedobra pani, femme fatale, femme fatale. Dobra, idziemy. Jak widzicie, biegania jest w tej grze wpierony, więc większość punktów, jakie tylko mogłem, jak najszybciej inwestowałem w ten skill. Znaczy, nie jak najszybciej, bo to dopiero później się skapnąłem, że to takie opłacalne, ale dość szybko w skill biegania. I drugi skill, który wyczaiłem później, że przyspiesza poruszanie się po drogach. 20% szybciej poruszamy się drogami. To jest mega zarąbiste. Naprawdę, to wpierony zmienia, te 20% szybciej na drogach, 5% tam wcześniej było, 5% w standardowej sytuacji, 5% jeszcze w innej, no i tak się to w sumie zbierało. Dobra, pierniczyć to, przechodzimy przez las. Nie będę się aż tak tych dróg trzymał. Już się bałem, że się misie do mnie doczepią. Tym razem nie chce mi się walczyć z misiami. Misie są fajne, misie są smaczne, ale nie teraz. Teraz chcemy iść oddać kościora. Rosellu. Więc ta bulwa, zaraz, chcecie powiedzieć, że za nasze nieszczęście odpowiada ten odrażający korzeń. Ludzie na moich polach widziałem, jak próbowali sadzić to cholerstwo. Świadomie zatrumali moje winnice. To niezwykle poważna sprawa. Należy faktora Altmarheim. Oto wasza nagroda. Weźcie ją i niech wam służy. Ja natomiast wybiorę się... dokąd się pani wybierze? Bo mnie to ciekawi, dokąd się pani wybierze, bo jak się pani do złego faktora wybierze, to może przypadkiem stracić życie. I mamy 60 na 100. Musimy się chyba udać do wiochy i kupić sobie informacje, bo w tym momencie utkniemy bez ten. Utkniemy zaraz bez informacji o queście, o linii głównej. No, o głównej linii fabularnej, nie? Bo teraz nie mamy żadnego wyznacznika, nie wiem gdzie iść, nie mamy żadnego miejsca. No chyba najlepszym sposobem będzie pójść do informatora i się dowiedzieć, o co tam biega. I wait, musimy przekimać. Szybkie żarełko, cokolwiek tu wpadnie w łapy. Wysoki 80%. Czemu? Na rozstaju dróg, czy co? Czy że blisko tych świnek? O co chodziło, że miałem 80% szans na zostanie napadniętym? Dobra, brak. Jest git. 38 na 37, git. Tutaj wszystko się zgadza. Tutaj typ ma co czytać. A, jest, dobra. Jest coś. Ceramiczny odłamek to wyjątkowy odłamek zdobiącego ptak. Jest zadziwiająco realistyczny. Dobra. Czytaj dalej, ziomek. Dowiaduję się kolejnych rzeczy. Jeru wie, że nie chce nikogo porzucać, ale bycie na liście poszukiwanych przez straż, sprawa jest poważna. To nie są jacyś tam szukający zemsty bandyci, tylko najlepsi wojownicy w regionie. Tja. Postaw grupę w stan gotowości, zmęczenie plus 20%, rzeźnik otrzyma status czujność. Ty okej. Poddaj się stresowi i oddaj w ręce straży. Rzeźnik trafi do więzienia. Serio? Ja pierdzielę. Zacznij narzekać, aby zwalczyć stres. Czyli tu mam, wymaga 20 i daje 20% zmęczenia. No dobra, no to weźmy to. Jesteś upierdliwy, rzeźnik. Rzeźnik, jesteś upierdliwy. Nikt nas tu by nie dorwał. Ładnie się ukrywamy przed tą strażą. Nie wiem, czemu mi tak wolno to spada. Nie chcemy walczyć z dzikami. Dawaj do zamku. Co my tu mamy? Zamek.
faktor. Rosalind Loop powiedziała mi o waszym odkryciu. Gdybym jej nie ufał, nie uwierzyłbym w ani jedno słowo tej opowieści. Jedna roślina przynosząca zgubę tysiącom innych i tajemniczy ludzie rozsiewający jej nasiona gotowy zabijać, by ukryć swoje występki. Musimy się dowiedzieć, dla kogo pracują i wykorzenić ten chwast. Wiecie, jak wygląda ta roślina? Co oszczędzi nam nieco cennego czasu? Uczeń aptekarza właśnie przysłał mi przepis na miksturę, która zabije każdą roślinę. Weźcie ją, będzie wam potrzebna do usunięcia tego pasożyta. Przepis mikstura odchwaszczająca. Według aptekarza z Wertruzy, ta mikstura zabija pewne rośliny występujące w tym regionie. Dobra. Dziki na szczęście mnie tu olały. Straż na szczęście tu nie łazi. Najciej pozbądźcie się ból w niszczących winnice. Tylko rozumiem, że najpierw muszę się udać do... I teraz to jest straż czy bandyci? Straż. Jesteście poszukiwani. Przekonaj go, żeby was puścił. Oskarż jeden z twoich towarzyszy. Walcz, zapłać. Dziękujemy bardzo, miło było, porozmawialiśmy, nara. I teraz, właśnie, i teraz będę musiał mieć tą miksturkę odchwaszczającą, nie? Żeby się tego pozbyć. Czam, 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 czam. Chcecie polać tę bulwę miksturą. No i potrzebuję miksturę. Mech. Dobra, fajnie, wy tutaj walczycie z wilkami, więc ja nie będę musiał. Mi to pasuje. W Marheim na pewno jest alchemik. Na pewno tu był alchemik. Jest apteka. Stwórz. I potwierdź. I mikstura odchwaszczająca. Gdzie to jest? Mikstura odchwaszczająca. Stać mnie na jedną. Gosenberskie wino. Super. Potrzebuję tego więcej. Ziomek, potrzebuje winiaczy. Dawaj winiacza. Nie bądź taki. 1200 hajsu. Pewnie, że chcemy misję. Nora bandytów. A, tu jakąś taką normalną sobie przyjmiemy. Tutaj też jakąś taką normalną sobie przyjmiemy. Tutaj jakaś tam pani inkwizytor. Może byście zapłacili za nią więcej. Dziękuję bardzo. Handel nowy Asthel. To nie. Ale w sumie na tą norę bandytów. Ale więcej zapłaćcie. Tam. Orzeż wymędy. Dobra. Emisariusz odrzuca. Aha, to było to, że po prostu się nie zgodził na hajs. Będę kupia. Zielarz. Czekajcie. Informator, informator, informator. Czy ty masz coś nam jeszcze? Świadczeniec aptekarza otrzymał dziwny list. Dobra. To powinno nam przyspieszyć troszkę fabułę. Gosenberskie wino. O! 6 od razu kupiłem. Co się będziemy? Co ja się będę? Mikstura odchwaszczająca. Potrzebuję co najmniej 3, tak? Raz, dwa, 3. No to załóżmy, że potrzebuję 3, nie? Czyli potrzebuję zrobić sobie jeszcze 2. Gdzie to jest apteka? Tutaj. Dawaj, mikstura odchwaszczająca. Jeszcze 2. Gicior. A winko nam zostanie na przyszłość. Wino się nie marnuje, proszę pana, wino się nie marnuje. To jest grupa najemników, a nie jakichś tutaj bezczelnych abstynentów. To tutaj są tylko poważni ludzie. Polej. Atakują mnie, mędy głupie, te obumarłe witki, to wszystko co zostało z bulwy na czaszkę świętego Septimusa, nasza pani nie będzie zadowolona. Pani, widzieliście? Pani, tam było podkreślone taką inną czcionką, że to jest pani. Dobra. Maghar jest tu, rzeźnik jest tu, Kyrtos jest tu, no to w sumie jest po was. Meridę sobie postawimy w takim razie tu, Hefajstos jest tu, Wysol jest tu, rzeźnika tam chce. Robinek tu zostanie, Menel tam pójdzie, Sekiro tu zostanie, a rzeźnika tam chce. Dobra. Teraz rzeźnik, ty potrzebujesz, żebyś doszedł mi do tego strzelca. Pięknie. Pięknie. Dobranoc. Płynanoc, karaluchy pod poduchy.
Dobra, teraz ta pani. I tą panią się tutaj zajmiemy ładnie. Dobra, już się przestraszyłem, że Makhara gdzieś przestawiłem. Makhar tutaj ładnie przyciągnij sobie wszystkich do siebie. Dzień dobry. Jam jest Makhar. Czyli Magharania. I ryb w łeb. Trzonkiem w hełm. Kumacie czaczek, gość ma założony metalowy hełm na łbie i obrywa takim trzonkiem w ten hełm. To naprawdę... To musi być mega kijowe uczucie. Bo ty mi nie machniesz nawet dwa razy. Dobra, Menel sobie tutaj fajnie powinien poradzić. Jak coś, to Łysolek wejdzie do akcji. Kurde, Fimel. No dobra, no oberwę, no. Przyjmę tam 4 punkty. Łotczep się. Ty, łotczep się. Panie. A jakbym tak podszedł tu... Tu... I zrobił takie... Tudum. I... Tudum. Byłoby ci mnie żal, gdybym nie był przeciwko tobie, ziomek. No nie, zabraknie mi po prostu 2 centymetry do typa. No jak tak można? Kurde no. Dobra, weźmy, użyjmy trucizny. Jak tu wskoczy trucizna na typa, jestem w stanie go tak pierdyknąć. Nie musiałem używać trucizny. Dobra, pięknie. Pięknie to załatwił. Dobra, Łysolek się spisał, nie? Teraz jestem z niego dumny. Naprawdę jestem z niego dumny. On ma po prostu tak kijową broń, a tak sobie chłopak radzi. 6-9. Ideolo, nie? To jest perfekcyjna ilość obrażeń, perfekcyjne zadanie obrażeń, perfekcyjny strzał, potężna kontra. Genialnie. Genialnie. To była pierwsza miejscówka, a tych miejscówek mam kilka. Tu mam tam cały quest z zaginionym aptekarzem, ale to nie do końca wiem, jak to działa. To sobie na razie odpuścimy. Po haku sobie przejdziemy tutaj. Mam nadzieję, że tamtą babeczkę się uda uratować, bo mi głupio, że ją porwałem i nie wiem, czy dało się to jakoś inaczej rozwiązać. Damy radę zwiać? To by było śmieszne, nie? Zwiać im. Co to ma być najemnicy? Do głowy by mi nie przyszło, że lubicie ogrodnictwo. Dobra. Załatwię tych trzecich i widzimy się, jak tam coś się będzie działo. Hej, hojo. Obiecana nagroda, przepis, lekarstwo ucznia. Werturze zaroi się pod bandytów. Przyda mi się eskorta. Ale najpierw spytajmy go o dziwną bulwę. Obawiam się, że nie kojarzę. Gdybyśmy mieli tego wętnie, chętnie odkupię. Kto wie, co można by z czegoś takiego stworzyć. To jest jedna rozmowa. A druga rozmowa, żeby z nim gdzieś przejść. Joren Toverdank podąża za twoją drużyną. Dobra, wszystko spoko, tylko w którą stronę? Lećcie i pozbądźcie się bulw. No... Okej, ale ziomek, nie powiedziałeś mi, gdzie my mamy iść. Fajnie, że ze mną podążasz, ale że gdzie? Czemu są 3 czachy, jak ja wytłukłem już kilku ludzi? Dlaczego dalej tam są 3 czaszki? To nie wytłukłem nikogo z czaszką. No, osioł. Dobra, będę musiał później przeczytać sobie jeszcze raz, czego ten typ tam chciał. Tu jest ta ostatnia bulwa. Przekroczyłem maksymalny ten bieg. I teraz będziemy szli jak ostatnie osły. Polej. Ostatnia grupa. Powiecie coś ciekawego? Czym poleliście tę roślinę? Dlaczego tak szybko usycha? Nic ciekawego. I to się nazywa walka najemnicy. Ci gladiatorzy są bez szans. Madelberta Loop.
Nie myślicie, że jestem tu tylko po to, żeby podziwiać wasze umiejętności. Faktor polecił mi przekazać winiarzom, że zmierzacie w tę stronę, żeby nie wzięli was za tych, których ścigacie. Kazał mi też przekazać wam nagrodę, gdy zrobicie już swoje. Jest bardzo zajęty jakimiś sprawami związanymi z panią Brunhildą, i nie ma czasu przyjmować gości na zamku. Zapewnia 120. No i wszystko spoko, więc został mi tylko jeden quest. Został mi tylko quest związany z alchemikiem. No i teraz pytanie, gdzie jest ten quest z tym alchemikiem? Bo jakby on mi nie powiedział gdzie. Wypłyńcie w morze, to nie to. Hrabstwo Artes, nie. Prowincja Wertruza. A to mógłbym sobie zamknąć. I tutaj jest dziedzictwo gladiatorów. Zaginiony aptekarz. Użyjcie przedmiotu miejsce spotkania z aptekarzem, aby dowiedzieć się, gdzie dojdzie do zasadzki. Użyjcie przedmiotu miejsce spotkania z aptekarzem. To jest... Kurde. Nie przy tym mieście. Chyba nie tu. Tylko chyba tam. To chyba jest tam gdzieś. To... Wait. Nie. To będzie gdzieś. Wait. Nie. Też nie. Nie, to jest za duże. Gdzie to był kolejny? Winnica lupów? Nie. To będzie to, miasto brązowy kamień. To będzie przy tym. Siema dziki. Tu wrócimy sobie kamerę mniej więcej tak jak mieliśmy. Ja jestem przyzwyczajony, ja jestem mega przyzwyczajony do jednego obrotu kamery, nie wiem jak wy, ale ja się gubię, jak sobie namieszam właśnie kamerą gdzieś, wyobracam w inną stronę czy coś. To dla mnie później jest tragedia ogarnąć, co powinno być gdzie, w którą stronę, jak i dlaczego jest tak. Dobra, i teraz jest tak, to ma być od strony... To na pewno jest to. Teraz to ma być od tej strony, czyli to ma być tu gdzieś. Miejsce zasadzki ma być gdzieś tu. Bo to będą te ślady. To będzie chodziło o te ślady. Aaa, tadam, nie ruszaj się, apte. Chwila, kim jesteście? Uczeń miał przybyć w pojedynkę. Tam. Już się dowiemy, co te mędy tutaj chciały. Znaczy, nie za bardzo, bo trupów się nie da przesłuchiwać, ale mam nadzieję... Nie, no nie przeżyją, no. No nie przeżyją, no. Czy tamten typ jest odsunięty na tyle, że go nie uderzę? Dlaczego jego nie przyciągnęło? Dobra. Pozwolimy jednemu uciec. I... Na kul bestii, co się dzieje? Co to byli za ludzie i co robili w miejscu, gdzie miałem się spotkać z wujem? Czyżby coś mu groziło? Znalazłem przy nich ten klucz. Musimy poszukać zamka, do którego pasuje. Stary dwór, zamknięta klapa. Ale ja tam byłem i otwierałem klapę. I tam nic nie było. Właśnie się zirytowałem, że zużyłem złoty klucz, a tam w środku pustka. No, oszukisty. Co, za później tam przylas? Nie mogę go wcześniej tam spotkać? A tu jest chyba typ, którego miałem dorwać. Jakbym mógł, to bym nie chciał teraz z nim walczyć. W sensie, w drodze powrotnej spoko, możemy go zatłuc, ale w tym momencie tak niekoniecznie, nie? Jakby... Skupiam się jednak na fabule. No, i bieg się skończył. No, tam, super, fajnie, miło, przyjemnie, tak, ja wiem, macie dla mnie jakąś broń, nie będziecie chcieli jej oddać po dobroci, będziemy musieli porozmawiać tak bardziej broń w broń, ale nie teraz, ziomeczki. Dobra, szybko jakieś żarcie, stać mnie na wciul, więc nie muszę się tym przejmować. Ja jestem bogaty. Dobra,
Ty masz kolejne. Będziesz miał co badać. Muszę przyznać, że całkiem nieźle mi idzie. Można by rzec, iż, że jestem filarem tej drużyny. Rada od Whistle. Powtórz. Uczci zapewnia plus 1, zapewnia 264 pedeków. Ziomek, tu nie ma dylematu. Zawsze w pedeki. Zawsze w pedeki. Tam jakieś zwierzątka. Tam przedłem za tym śladem ostatnio, ale nic tam nie znalazłem, bo tam musi być ta mgła, żeby się pojawiły. I tu byłem za tą klapą. Na pewno chcecie tam zejść? Na pewno. Czemu to tak długo trwało? Czy tak trudno było złapać zwykłego ucznia? Gdzie są moi ludzie? Nie żyją? No serio. Kolejna walka. Dobra, Makhar, gdzie jesteś Makhar? Gdzie jest Makhar? Makhar, Merida, strzelec, wartownik, Wido, rzeźnik, Makhar. Dobra, rzeźnika damy tu. Makhara damy tam. Makhar powinien wpaść tutaj między nich jak śliwki w kompot wpadli. Makhar nie wpada między nich. Oni wpadają między Makhara, nie? Dobra. Merida tutaj dobije resztę. Menel Sekiro tutaj jej dopomoże. Hefajstos się tutaj nam nie przyda. Chyba że od drugiej strony. O, Hefajstos może mi wbić na plecki. Menel, rzeźnik, Kyrtos. Whistle, Kyrtosa damy tutaj i Robinka damy tutaj. Jaka jest kolejność? Tutaj jest kolejność. Makhar, czy ty możesz przywitać się z tymi panami? Możesz, tylko teraz ten prawdopodobnie się nie przyciągnie. Dokładnie. On się nie przyciągnie, bo on był za ścianką. No ale dobra, tak czy siak, wytłuczemy sobie tutaj tych dwóch. To mogłem tak stanąć, żeby ich uderzyć bez przyciągania. Ale chciałem sprawdzić. Dobra, i odsuńmy się. Czemu by nie? Jak mogę, to spierdzielę. Może tam dojść do kolejnej jakiejś potyczki walki czy coś. Dobra, ten Zelota tak czy siak nigdzie prawdopodobnie nie dojdzie, więc można by go spokojnie olać. I zająć się teraz tą grupką. A tą grupką można by się zająć od kogo zaczynając? Od Wildorfa. Otóż panie Wildorfie. Wildorf Adr. No cóż. Żywot krótki, aczkolwiek pełen wrażeń. Jakby to móc rzec. No i Zelota doszedł ambitnie dotąd. Jeszcze jakby dostał strzałą spowalniającą, to już w ogóle byłoby komicznie. Hefajstos. No Hefajstos mi w dwóch ich nie trafi, ale Robinek tutaj powinien sobie ładnie trafić we dwójeczkę. To nie tak zrobimy. Zrobimy tak. Pięknie. I zrobimy tak. Okej. Okay. Teraz Hefajstos powinien podejść i... No on chyba nie ma tak szerokiego tego łuku. Ma! I dwa... I trzy... No tego się nie spodziewałem. To mnie zaskoczył. Hefajstos tutaj bardzo miło mnie zaskoczył. No i dobranoc. Jeszcze mu wpadło męstwo. Menel, Whistle, ty tutaj powinieneś sobie poradzić. Nie będziemy tutaj przyciągać całej armii tylko po to, żeby dobić jednego typa. Jesteś jednoosobową armią, Whistle. I teraz możemy wbić temu gościowi na plery, ale ja go prawdopodobnie nie zatłukę. Chyba, że zrobię taki myk. Jeszcze kroczek do przodu musi być jednak. Taki myk. I taki myk. Ho. Jednak bym go zatłukł. Zapomniałem, że teraz Sekiro jest wykokszony. Dobra, nie chcę mi się ich dobijać. Był moim wujem. Nie żyje. Dlaczego tak się stało? Kto by chciał zamordować aptekarza? I kto zadałby sobie tyle trudu, by spróbować zabić też mnie? Idźcie beze mnie. Nie mogę go tak zostawić. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziliście, abym mógł
dowiedzieć się o jego losie. Przepis lekarstwo ucznia. Fiolka i żywokostra z 2. Lek przygotowany z miłością i troską, ale bez szczególnej wiedzy. Jakąś kontuzję może czasami wyleczyć. Okej. Okay. Ciekawie. Spoko opcja. Miecz prosty z akhedyjskiej stali. To czemu taki słaby jak z akhedyjskiej stali? To powinien dać się rozłożyć na akhedyjską stal. Fajno by było. Dobra, tu nie ma nic więcej, nie? Oni już zniknęli. To może gdzieś tutaj on go już zakopuje. Tu była wcześniej. O, jest konopia. Gdzie nawet zapamiętałem, gdzie była konopia. I teraz pewnie będziemy musieli się udać do zamku. Ale to widzimy się na miejscu gdzieś. I jesteśmy w zamku. Przyszliśmy sobie pogadać z faktorem. Najemnicy, wezwałem was, ponieważ nie mogę powierzyć tej misji straży ani bractwu. Aresztowanie alazarskiej księżniczki to rzecz niebezpieczna i niesłychana. Wszystko, czego się dowiedzieliśmy od tropicieli Rosel i Jorena, wskazuje na Brunhilde Adre Alazar. Zatruła wertruzę po to, abym drogo zapłacił za lekarstwo. Całe to zamieszanie obraca się wokół porwania Corin. Gdy jej zabraknie, zgodnie z prawem wszechwidzącego oka, będę mógł poślubić inną kobietę, córkę Brunhildy. Zjednoczenie Wertruzy i Alazaru to pierwszy krok do spełnienia jej marzenia o przywróceniu Północnego Królestwa. Musicie sprawić, by otrzeźwieli. Moi ludzie otoczyli dwór Brunhildy Adra Alazar. Zróbcie co w waszej mocy, aby ją powstrzymać. Zabijcie ją, jeśli będzie trzeba. Okej. To druga strona medalu pewnie by była taka, że dogadalibyśmy się z Brunhildą i pozbylibyśmy się tego księcia, nie? Tego typa i ona by sobie przejęła całe to królestwo. Ne. Tak to nie działa. A będą nas ścigać, widmowe stworki? Nie będą nas ścigać. Już jesteśmy tak wykokrzeni, że widmowe stworki nas nie ścigają. Nie wiem czemu, summa summarum. Ale sporo tej widmowej skóry gdzieś na pewnym momencie nazbierałem. Już się podirytowałem, że cały czas mam jej mało. Nazbierałem tego i teraz nie robię zbroi z tego ani nic, bo czekam, aż będę mógł robić z tej alazarskiej coś tam, albo z mroźnej stali, żeby sobie zrobić zamiast już z tej skóry widmowej. Nie będziemy przeszkadzać, faktor poprosił nas, abyśmy pozwolili wam aresztować tę kobietę. Brunhilda. Cóż za ironia losu. Clemens wysłał moich własnych ludzi, żeby mnie zabili. Domyślam się, że nie wspomnieliście o porwaniu jego narzeczonej. Oczywiście, że tego nie uczyniliście. Wyrżnięcie ludzi Clemensa i puścicie mnie wolno. Spytacie dlaczego? Oczywiście dlatego, że musicie doprowadzić do mojej ucieczki. Zabieram Corin ze sobą razem ze wszystkimi dowodami, które wiążą was ze mną. Nigdy nie dowie się, co tu zrobiliście. A jeśli nie przekonuje do nagięcia zasad, proponuję wam nagrodę i wstęp do Alazaru. Co zatem powiecie? Obiecana nagroda. Walcz, ale ja chcę z nią walczyć. Ale ja chcę ją zatłuc. Jakby ja... Gdzie jakaś inna opcja? Nie ma innej opcji, nie istnieje. Oczy z tyłu głowy, wartownik, zalota. Wy mnie nie interesujecie w ogóle. Ja tu jestem skupiony na jednym prostym celu. Tym celem jest ona. Dam radę wejść tam do środka. Ja tutaj sobie wejdę w środeczek. Przywitam się z tą panią, a później się mogę wami interesować. Ale tak wam powiem szczerze, to mnie średnio interesują te ziomki pozostałe. Mam nadzieję, że uda się tą walkę zakończyć wcześniej. Weźmy sobie, nie wiem, tu rzeźnika do tyłu, weźmy sobie, albo nie. Jak nie dam nikogo z tyłu, to ten zelota do nikogo nie dojdzie? Nie, no dojdzie. Da radę typo. Typo jest ogarnięty, da radę. Dobra, postawimy sobie tam Meridę, postawimy sobie tam tego. Sekiro, tu bym chciał postawić, o, Sekiro, gicior. Sekiro przywali temu, rzeźnik przywali temu. Merida może się później pobawić na koniec. Dobra. Mam nadzieję, że Sekiro go zabije. Znaczy, że rzeźnik go zabije. Kurde, no nie. Rzeźnik odblokowuje instynktowny. Nie podołał. Nie podołał rzeźnik. To jest dlatego, że on ma tak broń mocno do tyłu, jeśli chodzi o levele i tak dalej, nie? To temu to tak mocno jest wycofany jakby. Piotr rzeźnik. Ja opisuję go, jakby był upośledzony. Jeden z moich najsilniejszych ludzi, a ja go opisuję, jakby był upośledzony.
Ojej, aż mi go żal. Dobra, ten typ o teraz, więc wzięlibyśmy sobie meritkę tutaj. Spróbowali przestrzelić przez tego typa w tamtego typa. No oczywiście, że nie, braknie mi jednego ruchu. Dobra, to spróbujemy zrobić tak. Pięknie. I teraz zrobimy dwa kroczki do przodu. Dwa kroczki do przodu, 4 metry. To fajne, mam dwa kroczki. Przestrzelimy jeszcze tak. Pięknie. Sekiro tu może się kimś zająć, ale wartownik, Whistle, ten, te sprawy, rekrut, Hephaistos. O, Hephaistos wejdzie im na plecki. Ideolo, Hephaistos wejdzie im na plecki, więc Sekiro może się cofnąć i zająć tutaj. Niemiłą panią, wartownik. Kurde, dużo ludzi mam tu z tyłu. Nie pasuje mi to do końca. Furią się jej pozbędziemy. Kończymy walkę. Miło było. Chociaż popierali tamtą babę, więc... Dogadamy się z tą, z Złoty klucz. Tu jest złoty klucz. Porwaliście mnie. Każe was powiesić, jak tylko zabiliście, żeby mnie uwolnić? Ale czy nie byliście na jej rozkazy? Nie rozumiem. Ja chcę się tylko stąd wynieść. Okej. Nie żyje? Konieczność poradzenia sobie z dyplomatycznymi konsekwencjami tej śmierci nie spodoba się Radzie Faktorów. Ale tak czy siak, mieszanie się Alazarów w nasze sprawy nie może pozostać bezkarne. Jeśli zaś o mnie chodzi, to jestem waszym dłużnikiem. Dzięki wam znowu władam zamożną prowincją i mam za narzeczoną kobietę, której bezgranicznie ufam. Przyjmijcie proszę tę nagrodę, to chyba godziwa zapłata za wasze wysiłki. Zapewniam, że będziecie tutaj mile widziani. Mam takie, kurde, gościu, aż mi cię żal, nie? Aż mi cię żal, bo to my porwaliśmy tą babkę, to my tutaj doprowadziliśmy do całej tej sytuacji, a to my jesteśmy wychwalani pod niebiosa przez nich wszystkich. No ale dobra, zakończyliśmy sobie Wertruzę. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Z tej strony był niepopularny, to był War Tales. No i zostały nam jeszcze dwa rejony w sumie do ogarnięcia. Wertruzę zostało nam jeszcze w ogóle do wykupienia, pewnie znowu tutaj będzie, o, dzięki gosemberskim metodom pracy, materiały naprawcze i wioskowi kowale przywracają dodatkowe 10 punktów pancerza, nie? Dostępne w miejskiej kuźni. Także znowu mamy do wykupienia, więc dozo, ja już się będę tym bawił, ja muszę sobie pogarnić ekwipunek, bo tutaj wpierony mam do ogarnięcia w ekwipunku, więc do następnego, bajo, miłego, no i ja się będę teraz cieszył PGA. Na razie.